Na kempingu jest parking na oczekiwanie, gdzie jest też zrzut szarej wody i sporo miejsca. Wjazd z recepcją. Strefa z domkami na początku, a bliżej morza działki dla kamperów i przyczep oraz namiotów. Jest też strefa do parkowania, tak zwaną na jedną noc, czyli zatrzymanie się na krótko. Cena tutaj jest sporo tańsza, a łazienka blisko i miejsce całkiem ładne, chociaż blisko ulicy. Są też duże namioty do wynajęcia, wyposażone we wszystko. A tam na końcu widok na morze. I strefa z działkami dla kamperów i przyczep. To co nie zrobię? Kemping jest średniej wielkości, ani za duży, ani za mały. Ma basen, jedną restaurację i dostęp do plaży, ale na plaży trzeba przejść przez bramkę otwieraną na kartę magnetyczną. Przy basenie dostępne są leżaki i parasole. Na plaży natomiast trzeba nosić własne. Można skorzystać, dzieci lubią ze zjeżdżalni na basenie. Kemping ma wydzielone parcele w kilku strefach w zależności od położenia względem morza. W kempingu jest też mini klub dla dzieci oraz animacja dla najmłodszych. Jest też zieleniak z owocami. Tutaj dają pokrojone owocki. Witka jest, jakieś tam podstawowe warzywa. Kemping ma swoją plażę pod sosnami, ale wyjście nad morze jest przez bramkę otwieraną na kartę magnetyczną. Ale i tak kto chce, to wchodzi. Jest też jeden duży blok sanitarny, gdzie jest łazienki, prysznice, zmywalnia, pralnia. Są pralki i zmywarki i wszystko na bardzo dobrym poziomie. No i nasza plaża i morze. W morzu zawsze są prysznice, można po kąpieli opłukać się. Dodatkowo powiemy, że tutaj jest pieszczysta plaża trochę. No i odwiedzamy Zadar.
wieczorny najazd Europejczyków na Zadar. Wszyscy idą na Stare Miasto. Marmurowe płyty na ulicy. Pamiątki z wakacji piękne. A tu bezpośrednio obcujemy z rzymską historią. Można dotknąć, z bliska zobaczyć. Ale jak tu pięknie widać teraz. No. Jeszcze tam zobacz też tę wieżyczkę. No i piękny zachód słońca. Zbliżamy się do grającego nabrzeża. Ale takie tłumy. To szok. Urodzinki na Gigancie, jak byli, w październiku było puściutko. A teraz nie da się podejść nawet praktycznie, żeby sfilmować. No ale taki to jest właśnie wysoki sezon. Teraz jak fala dojdzie do tej jednej linii, zobaczymy. Super, miasto żyje nocą po prostu. Thank you.
Schody, którymi można wejść nad bramy. Nie sposób zapomnieć, że miasto całe życie należało do Wenecji. Mały ryneczek w Zadarze, jakie wielkie, piękne platany. Plac, nie wiem jak się nazywa, ale jest na nim 5 studni. A tu pani koronki sprzedaje. Dziękuję. Park Ledana. I lwy weneckie na bramie wjazdowej. Jesteśmy przy organach morskich. No i za dnia to się nie świeci, a w nocy jak się świeci, jest pełno ludzi. Katedra w Zadarze.